Jezus powiedział do swoich apostołów: nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest moim ludziem. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest niegodzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego, że jest uczniem zakazem, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. Oto słowo Pańskie.
zwalił, aby żyć. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Można jeszcze bardziej? Decyzję. To był w kontekście wiadomo, że Polski, ble, ble, ble.
I powiem wam, że oprócz tych słów, że większość dzieliło się, to był jakiś moment rekolekcji. Niektórzy mówili o formie. To były osoby, które powiedziały, że jeszcze nie miały tego początku. Dla mnie to było mega poruszające, że były osoby, które przyznały się, że w tym momencie są jakimś tam ciemnym zakątkiem swojego życia. Dlaczego o tym mówimy i tym się dzielimy? Bo może przyjść taki moment, kiedy ta linia, która jest na dekoracji, którą poproszę na chwilę, żebyśmy odwrócili, może zakończyć się tak. W pewnym momencie poproszę was o przeczytanie tego, co jest na szeregu. Na adorację użyłem także.
do Ciebie, Boże, który jesteś w niebie, chcę Ci powiedzieć... Wierzymy w Ciebie. Do Ciebie, człowieku, pomimo, że zaliczę tutaj, dzisiaj Ci mówię... Wierzymy w Ciebie. Że raz się żyje, będę wołać o potrzebie we wspólnocie RMS-u. Wierzymy w Ciebie. No nie jesteśmy dobrze może w jakichś takich mądrych rzeczach, ale z serca Wam życzymy, żeby te wszystkie doświadczenia pobudzały Waszą wiarę, żeby to życie, które narodziło się w wielu Waszych sercach, mimo że odejdzie kiedyś śmierć, Jezusa też to spotkało, ale On pokazał co dalej. Przez drogę światła na forum, przez te wszystkie wydarzenia, wiecie, jak wrócić do życia. Wiecie, jak żyć. Wiecie, jak wykorzystać to życie, które dał nam Bóg. Bo żyje się tylko raz, wydawało w Tobie życie, czego sobie i Wam z całego serca.